Niedziela 7 lipca, rozpoczynamy analizę weekendową indeksów giełdowych. Rozpoczynamy oczywiście od indeksu WIG20, który w tym tygodniu wyrysował nam czarną świecę naruszającą połowę białego korpusu, jednak po poprzednich czterech świecach, czyli formacji takiej układu gwiazdy porannej i potwierdzeniu, no na razie trudno jest to traktować inaczej niż korektę. No oczywiście możemy mieć tutaj jakieś, że zmieni nam się to w coś większego. No można brać to pod uwagę ze względu na reakcję na tą linię taką ograniczającą taki kanał, czyli jest to linia równoległa poprowadzona przez szczyt z 2021 roku, a równoległa do tych dwóch dołków. Tym niemniej jednak, no tak jak mówię, na ten moment traktowałbym to jako korektę i to jeszcze z innych powodów, a mianowicie zobaczmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym po pierwsze mamy zatrzymanie na poziomie dołka, czyli jeden z dwóch takich, no nazwijmy może nie schematów, ale zachowań się ceny w trendzie, to znaczy albo zejście do szczytu poprzedniego swingu, albo zejście do podstawy. Tu jest zachowane zejście do podstawy, dodatkowo pasuje też tu układ zakresu overbalance, no i na dobrą sprawę ciężko jest tutaj dopatrzeć jakiegoś takiego czystego impulsu. Natomiast to, co teraz tu się wytworzyło, no to mamy według mnie falę pierwszą, falę drugą pędzącą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą z minimalnym wyjściem, ale wyjściem na szczyt. W tej chwili robimy jakąś korektę. Pamiętajmy, że cały wzrost, no dla mnie to prawie od października 2022, ale zakładając tutaj ten tutaj cały ruch, tu są same trójki, w związku z tym gdyby należy zakładać, że tu również powinna być trójka, no więc mamy 5, 3, no i powinno być jeszcze 5, które wyniesie nas na nowy szczyt. Taki jest dla mnie dalej podstawowy scenariusz, natomiast jeśli chodzi tutaj o ewentualne cofnięcia, no to można tutaj patrzeć na zasadzie zniesień Fibonacciego, bądź, i tutaj może pokażę, zobaczmy to teraz na wykres intra, ale od razu mówię, na wykres intra indeksu, nie kontraktów, tylko indeksu. Zobaczmy, tu od dołka, który mieliśmy tam w połowie czerwca, mamy, no moim zdaniem, idealny impuls, pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta w klinie. Teraz mamy A, mamy B, no i jesteśmy najprawdopodobniej w tej fali C. Widzimy tutaj na strefie wsparcia pierwszą taką próbę zatrzymania, długi dolny cień na świecy. Natomiast wydaje się, że mimo wszystko ten spadek mógłby być i powinien być chyba kontynuowany, ponieważ no tutaj powinno nam się to zakończyć jakimś takim, nazwijmy to, impulsem, a tu tego brakuje. Dlatego po przebiciu ewentualnie, jeżeli ta strefa jednak faktycznie nie zatrzyma, no to po przebiciu tej strefy mamy dwa kolejne poziomy. Jeden tu poziom, strefa cenowa, zniesienie 50% całego wzrostu oraz wydłużenie tej tutaj fali C do fali A 161,8, no i następna znowu pasuje, jeśli chodzi o strefa cenowa, zniesienie 61,8 i wydłużenie 200. No to są, te są poziomy, które powinny wygenerować po pierwsze jakiś popyt, po drugie zatrzymać tą korektę spadkową, jeżeli tutaj zostanie wybita ta strefa wsparcia. A więc moim zdaniem jeszcze szczyt dalej w grze, nowy szczyt tego całego trendu od października 2022. Kolejny indeks szerokiego rynku WIG. Tutaj sytuacja bardzo podobna, nie powtarza, tu mamy właśnie to takie zejście do szczytu poprzedniego, czyli to jest zachowanie się ceny w trendzie, powinniśmy wyjść na nowy szczyt, jeszcze nie wyszliśmy. Tutaj tak jak na indeksie WIG20 korekta, tu również piątka wzrostowa, teraz jesteśmy w jakiejś trójce. Kolejny indeks to MWIG. Na MWIG-u sytuacja troszeczkę wygląda inaczej, ponieważ tu po wyjściu z tego takiego ala klina, no
tak to chyba można określić. Mamy wybicie i mamy tylko podejście pod to, górne ograniczenie, dolne ograniczenie tego klina i rynek powoli znowu tutaj w tym tygodniu zrobił skłon ku dołowi, czyli w kierunku niższych wartości. W związku z tym no dalej cały czas jesteśmy w grze, że możemy tutaj spotkać się z zejściem do poziomu tutaj tej strefy, jak i zakresu overbalance, co wydaje się tutaj w tym momencie no dość bardzo prawdopodobne. Patrząc na wykres MWIG z ujęcia dziennego, no to widzimy, że po tym zejściu tutaj w dół mamy podejście do góry no typową trójką, no i teraz rynek znowu tutaj zaczyna jak gdyby odpadać, a tu jeszcze mogłem przesunąć tą tutaj, bo teraz już przy wzrostach, znaczy przy spadku ta strefa już była poważnie pominięta, ale tutaj mamy, zobaczmy, strefę strefę wsparcia, znaczy, która została wsparcie tu się tworzyło, co zostało bite i teraz mamy podejście, czyli jak gdyby retest tej strefy. Ta strefa teraz będąca już strefą oporu zatrzymała, dlatego też no, najprawdopodobniej czeka nas tutaj atak na ten dołek, który był tam z dwa tygodnie temu i bardzo prawdopodobnym jest no, nieco niższe zejście w dół. Kolejny SWIG. Na SWIG-u mamy taką nic nieznaczącą szpulkę na tygodniowym. Po tej białej szpulce teraz czarna szpulka. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj można mieć takie no, patrzenie. Swing wzrostowy, zejście niewybijające dołka, więc korekta. Teraz wyjście tutaj na 25,389. 25,331, czyli na nowy szczyt i mamy tu coś w rodzaju takiego impulsu, tak? Tu mamy coś w rodzaju impulsu. A więc zatem no, na razie patrzymy na te spadki jako na korektę tego impulsu, a ewentualne odwrócenie tego trendu będziemy mogli brać pod uwagę w momencie pokonania tutaj tej strefy tam nieco powyżej 24 tysięcy punktów. Kolejny indeks to już indeks DAX. Na DAX-ie mamy białą świecę z górnym, z dolnym cieniem, ale po zatrzymaniu się tutaj na zakresie overbalansu, no to jest to trzecia świeca, która no wyraźnie sugeruje nam tutaj chęć pójścia w górę, tym bardziej, że cały ten spadek no, jest raczej taką trójką korekcyjną. Tutaj była trójka między, czyli no, przyjmuję, że tu mamy do czynienia z jakąś taką korektą pędzącą 1:1 i zgodnie z tym założeniem jest tutaj bardziej wskazane to pójście na nowy szczyt. No a teraz tutaj DAX doszedł już powoli, dochodzi do tego maksimum tej ostatniej czarnej świecy, no i jego wybicie w cenach zamknięcia no, byłoby tego potwierdzeniem. Oczywiście, no rynek może zawrócić, ale no te rzeczy, te elementy, o których tutaj wspomniałem, no raczej każą patrzeć w górę. No teraz, jeżeli spojrzymy na wykres tutaj dzienny, no to widzimy, że w piątek była świeca, która może budzić obawy co do dalszego wzrostu, ponieważ mamy takiego typowego pin bara z bardzo wyraźnym górnym cieniem odbijającym się tutaj od strefy oporu. Zobaczmy i jak tutaj ta strefa była ukształtowana, potem od dołu była retestowana i teraz znowu do tej strefy dochodzimy i podaż się uaktywniła. Zwróćmy jednak uwagę, że korpus jest wzrostowy, co zawsze jak gdyby troszeczkę osłabia wymowę tej świecy pinbarowej. No i tutaj no nie ma, że tak powiem, jak to się mówi, bata, no po prostu, no jeżeli rynek tutaj zawróci, zejdzie, mamy trójkę wzrostową i po przebiciu poziomu 18 tysięcy tam z małym haczykiem, no powinniśmy oczekiwać mimo wszystko dalszych spadków, ataków 17700. Natomiast w tym momencie, jeżeli rynek wyszedłby, po pierwsze, pokonując tą strefę, czyli ten ostatni potwierdzony szczyt, to w tym momencie mielibyśmy do czynienia już z takim bardzo silnym wskazaniem na nowy szczyt. No i dodatkowo ten sygnał, o którym wiele razy wspominałem, czyli jeżeli mamy jakiegoś pinbara z dość naprawdę dużym cieniem i on jest pokonany, no to w tym momencie pada jak gdyby tutaj sygnał. Tu już taki jeden sygnał padł poprzez tego pinbara, tak, mamy już jego wybicie, więc no tu raz, jak gdyby to wybicie,
niesamowite było. No myślę, że już wtedy nic by nie powstrzymało rynku, aby kontynuował ten wzrost na nowe szczyty, co dalej w dalszym ciągu jest jak gdyby scenariuszem numer jeden. No i na koniec S&P, który wprowadza nam zamęt troszeczkę do tej sytuacji innych indeksów, tego WIG-u 20 czy DAX-a, którym jeszcze brakuje do szczytów, bo indeks S&P jest cały czas już, już od kilku tygodni na tych nowych szczytach. No i teraz ten tydzień zakończył utworzeniem takiej nieco większej białej świecy przy znacznie mniejszym obrocie. To może tu świadczyć o jakichś poziomach szczytowych. Jakbyśmy popatrzeli teraz tutaj na kolory tych świec, to mamy tutaj czarną, więc też można powiedzieć, że mamy jakąś pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jesteśmy w piątej. Oczywiście tu nie oznacza to, że mamy świec i że rynek teraz już zacznie spadanie, no ale powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś tutaj może być blisko. Jeżeli cofniemy się w zakresie tego całego tutaj dużego swingu wzrostowego, no to zobaczmy, po dużej świecy były jeszcze dwie małe szpulki. Tutaj po większej świecy była jeszcze jedna biała szpulka. No więc jest tutaj jeszcze miejsce do tego, aby delikatnie ten rynek dalej rósł, co powinno się też przyczynić do tego, że na tych wspomnianych DAX-ach i WIG-u 20, no też dojdzie do wyjścia na nowy szczyt. No i teraz jeszcze wykres dzienny. Na wykresie dziennym tutaj widzimy, że chcąc tutaj liczyć, to faktycznie jesteśmy tak, jakbyśmy byli w jakiejś fali piątej i naprawdę tu już można mówić o elemencie dużego ryzyka co do dalszych wzrostów, ponieważ według mnie to mamy falę pierwszą, drugą, tutaj falę trzecią, która składa się też z pięciu fal, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, falę czwartą, no i teraz jesteśmy w fali piątej. No, jest tutaj element, który by wskazywał, że gdzieś tutaj ten swing się kończy, a teraz jeszcze patrząc szerzej, no to widzimy, że tutaj, jeżeli mieliśmy tu do czynienia z korektą pędzącą, no to mamy tutaj piątą, jak gdyby w piątej, tak? Czyli faktycznie ostatni w tym całym swingu. Natomiast jeżeli tu jest pierwsza, druga i tu znowu pierwsza, druga, no to moim zdaniem trzecia, czwarta, piąta mogłaby być jeszcze jakaś korekta i wyjście na nowy szczyt. Mówię, tak jak mówię, podejmowanie decyzji kupna tego indeksu jest obarczone już teraz coraz większym ryzykiem, natomiast nie ma tutaj żadnych przesłanek co do tego, aby dopatrywać się tu spadków na indeksie S&P. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.